Przy ulicy Bujoczka w dzielnicy Ruda znajduje się ostatni na terenie miasta piekarok, czyli tradycyjny piec służący do wypiekania chleba. Piekarok ten powstał około 1900 roku i służył mieszkańcom do lat 50. ubiegłego wieku. Po kilkudziesięciu latach przerwy z pieca wydobył się zapach świeżo upieczonego chleba, a wszystko to ku uciesze Rudzian, którzy smakować mogli efekty piekarniczej pracy. To jest ostatni tego typu obiekt na terenie Rudy Śląskiej. Rozglądaliśmy się po archiwach, sprawdzaliśmy, gdzie tego typu obiekty stały. No i okazało się, że stały niemalże na każdej ulicy. A teraz chodząc po mieście nie da się takich obiektów znaleźć po prostu. Bo to jest ostatni tego typu obiekt jeszcze istniejący. I stwierdziliśmy, że nie możemy pozwolić na to, żeby tego typu ciekawostka zniknęła z powierzchni ziemi. Bo oczywiście mamy podobny, nawet może troszeczkę ładniejszy wizualnie piekarok na Potokowej, ale on został jakby rozebrana część piekarnicza i pozostał przedsionek, w którym jest zrobiona kapliczka. A ten został w niezmienionej formie, łącznie z tą komorą piekarniczą, co prawda zdewastowaną przez 50 lat nieużytkowania, ale możliwą do przywrócenia. I postanowiliśmy, że to będzie coś wspaniałego, czego nie możemy stracić z naszego terenu. Szukaliśmy historycznych projektów. Akurat nie udało się znaleźć projektów do tego konkretnego obiektu. Znaleźliśmy kilkanaście innych z terenu miasta podobnych obiektów. I na podstawie tego próbowaliśmy ustalić, jak należy ten obiekt odtworzyć. Bo część niestety została zniszczona, zdemontowana. No i mieliśmy problem, w jaki sposób to na nowo poukładać. Poza tym ten obiekt był w bardzo złym stanie technicznym. Rozpadające się dachy, połamane sklepienia pieca piekarniczego. No i musieliśmy, rozbierając ten obiekt, wszystko fotografować, mierzyć, robić inwentaryzację na bieżąco, jak to było poukładane, po to, żeby móc to z powrotem poskładać. No i te prace trochę długo trwały, ale wykonawca musiał to po prostu cegiełka po cegiełce ściągać i potem z powrotem na miejsce układać. No i na szczęście się udało. Inauguracyjny wypiek chleba w piekaroku spotkał się z niezwykle ciepłym odbiorem ze strony mieszkańców Rudy Śląskiej, szczególnie tych, którzy w pamięci mają funkcjonowanie przed laty takich obiektów niemal na każdej ulicy. Dziś piec chlebowy służył będzie przede wszystkim kultywowaniu tradycji i pełnił będzie rolę obiektu edukacyjnego. Mówi się, że Ruda Śląska jest jednym z najbardziej śląskich miast. Chcemy to podkreślać, chcemy to mówić, pokazywać, że właśnie mieszkańcy cieszą się, że takie miejsca są ożywiane, a przede wszystkim wymiar edukacyjny. Kiedyś sąsiedzi przy wypieku chleba spotykali się, spędzali miło czas, czekali, aż ten chleb się upiecze ileś godzin, ileś dni rozpalali w tym piecu. Sąsiedzi między sobą mieli dyżury, żeby piec nie wygasł. To są właśnie taka interakcja społeczna. My w tej chwili bardzo to pielęgnujemy. Chcemy pokazywać, że to jest bardzo ważne i dlatego ten wymiar edukacyjny ma bardzo ważną rolę. Będą tu przychodziły wycieczki z Muzeum Miejskiego, z PTTK. Będzie kilkakrotnie w ciągu roku ten chleb pieczony w tym piekaroku razem właśnie z taką jakąś uroczystą oprawą. Myślę, że to właśnie przede wszystkim wymiar edukacyjny. W piekaroku wypieczono kilkadziesiąt chlebów o wdzięcznej nazwie Rudzianin, które smakowały wszystkim zgromadzonym i zapewne wkrótce staną się one wyjątkową atrakcją turystyczną. Pajdami chleba ze smalcem zajadali się zarówno ci młodsi, jak i nieco starsi mieszkańcy. Na skwer przy ulicy Bujoczka przyciągał ich zapach świeżo upieczonych bochenków, który przywoływał wspomnienia sprzed lat. Czując zapach chleba, zaraz pamiętam ten moment, gdy dostawałam jako małe dziecko chleb do rąk, duży, wypieczony właśnie z takiego pieca. I pierwsze to gryźliśmy skórkę, zjadaliśmy piętkę, bo potem już ona taka nie była dobra i taki obgryziony chleb wracał do domu. Ważne jest, żeby dzieci się uczyły historii nie tylko z książek, ale z takich właśnie elementów, jak jest piekarok, jak jest dom Karola Godunowa, który tutaj również się remontuje, jak lekcje historii, muzeum. Trzeba zadbać o to, żeby nasze młode pokolenie wiedziało o swoich korzeniach, wiedziało też o tym, że są Polakami, Ślązakami i jakie były nasze tradycje. Wypiek chleba w tradycyjnym piekaroku był sporym wyzwaniem dla piekarzy. Tradycyjny sposób pieczenia chleba różni się bowiem znacząco od tego przemysłowego. Różnicę tą w sposób szczególny odczuwa się w smaku. Bardzo wielka różnica. W ogóle styl zapalania pieca, temperatura, jego opalanie, no to nieporównywalnie, to nawet nie można porównywać z przemysłowymi piecami, na których teraz funkcjonują piekarnie. Taki piec
to sentencja smaku, esencja smaku pieczywa, ponieważ jest bardzo wolno pieczony. Po drugie, jest komora opalana węglem, no i to właśnie po prostu daje smak. Pewnie czuć tutaj troszkę przypaloną mąkę, właśnie wtedy ten chlebek też nabiera aromatu. To całkiem inny produkt niż taki, który na co dzień my codziennie w sklepach kupujemy. Technologia cała wypieku tego chleba jest inna. Nie jest tak agresywna jak w przemysłowych piekarniach. Tutaj każdy chleb jakby trzeba pilotować, bo to na 3 tury się wsadza w takim piecyku. Więc piekarz musi pamiętać, gdzie które poszczególne chlebki dał. No i wtedy za pomocą takiego dźwięku sprawdza, czy jest upieczony bądź nie. Jeżeli jest taki metaliczny dźwięk, wydaje ten chlebek, jest upieczony. Jeżeli taki głuchy, niestety musi z powrotem wędrować do pieca, żeby się dopiekł. Dzięki niewielkiej inwestycji piekarok został przywrócony do stanu używalności i przede wszystkim powrócił do swej pierwotnej funkcji.